Cześć, witam w kolejnym Windows Phone dla Zielonych. Dzisiaj zajmiemy się dość istotną kwestią, mianowicie porozmawiamy o motywach, dzwonkach i dźwiękach. To jest coś, co wielu z użytkowników Windows Phone krytykuje jeszcze od początku Windows Phone 7. Prawda jest też taka, że niewiele w Windows Phone 8 zmieniło się w tych kwestiach. Większość osób krytykuje, ponieważ ta personalizacja, bo tak moglibyśmy to chyba nazwać, w Windows Phone 8 czy też 7 została sprowadzona do absolutnego minimum, więc jeżeli ktoś lubi zmieniać często tapety, ustawiać sobie ikonki różnego rodzaju, zmieniać jakieś kolory, to jest coś, co z czego będzie na pewno niezadowolony, bo Windows Phone 8 traktuje to trochę po macoszemu i nie ma tutaj zbyt wielu takich opcji. No ale tak naprawdę zobaczmy, jak to wygląda, nie oceniajmy może tego już na samym początku. Zaczniemy od strony graficznej, czyli od motywu, bo to jest w zasadzie jedyna opcja, jaka pozwala nam zrobić coś z wyglądem Windows Phone. Jak widzicie, w tym momencie tak wygląda mój ekran główny. Tak wygląda lista aplikacji. No i poza tym tak naprawdę nie mamy tutaj zbyt wiele, bo to są te najważniejsze elementy w Windows Phone. Teraz co możemy z nimi zrobić? Co możemy zrobić z tymi kafelkami? Przechodząc do ustawień i odnajdując motyw, możemy zmienić sobie tło z ciemnego na jasne. Ciemne to, które ja mam teraz. Zmieniając je na jasne, uzyskuję taki oto efekt. Teraz wszędzie, poczynając od ekranu startowego, przez listę aplikacji, aż tutaj na jakieś inne elementy interfejsu, będę miał to białe tło. Ono może wygląda fajnie, całkiem czytelnie, ale musimy pamiętać, że z ustawieniem takiego tła wiąże się jeden bardzo ważny element, a mianowicie spory drenaż baterii, bo jasne tło będzie pobierało zdecydowanie więcej energii. Więc rozsądnie ustawić po prostu tło ciemne. Druga opcja to zmiana koloru wiodącego. Ja w tym momencie używam kobaltu, tak jak widzicie tutaj, ale mogę sobie go zmienić na jeden z dostępnych kolorów. Nie ma możliwości ustawiania własnych, robienia jakichś miksów, więc musimy skorzystać tylko z tego, co dołączył nam Microsoft. I wtedy to będzie wyglądało mniej więcej tak. Zmieni się ekran główny, zmieni się po części nasza lista aplikacji oraz zmienią się też niektóre elementy tekstowe samego systemu. Jak widzicie, niektóre fragmenty tekstu będą podkreślone na jakiś inny kolor, właśnie na ten kolor wiodący. Część kafelków oczywiście pozostanie bez zmiany, bo niektóre aplikacje mają swoje jakieś indywidualne kafle, jak na przykład tutaj Facebook, Discus czy Quake. One nie ulegną zmianie, ale większość powinna się zmienić. Tutaj jeśli chodzi o ten kafelek Insidera, on również się zmieni. Niektóre kafle trzeba po prostu przepiąć, czy też po restarcie systemu wszystko będzie już ujednolicone. No i tak naprawdę, jeśli mówimy o wyglądzie, to jest wszystko, więc rzeczywiście niezbyt dużo, jeżeli ktoś lubi się bawić takimi elementami. Przejdźmy teraz może do dzwonków. I tutaj chyba będzie największe rozczarowanie, bo sporo osób lubi ustawiać sobie na dzwonki własne utwory. A to Windows Phone zostało potraktowane tak, chyba nie do końca poważnie. Przynajmniej większość z osób tak uważa. A dlaczego tak mówię? Ustawiać na dzwonki możemy sobie tylko części naszych utworów, to znaczy mając jakieś MP3, jakieś wave'y w naszej kolekcji, czy to na karcie, czy na pamięci wewnętrznej, nie możemy ustawić ich w całości. Nie wejdziemy sobie po prostu do odtwarzacza muzyki, czy nawet tutaj nie wybierzemy tego. Aby mieć pewność, że nasz plik, nasza piosenka będzie mogła zostać użyta jako dzwonek, musi ona spełniać pewne kryteria. Te kryteria trochę się różnią w zależności od Windows Phone 7 czy też Windows Phone 8. Głównie chodzi o to, aby ten plik muzyczny miał odpowiednią wielkość, odpowiednią długość, to jest około 40 sekund maksymalnie, nie był chroniony przez DRM. Dokładnie poczytacie o tym w artykule, ponieważ są pewne różnice, jeśli chodzi o Windows Phone 7, Windows Phone 8, tak samo jeśli chodzi o
tak jakby wygrywanie tych plików jako dzwonki, więc to będzie w artykule, żeby tutaj już nie komplikować, ale jak najbardziej jest możliwe tworzenie własnych dzwonków z własnych piosenek. Tutaj jest przykład. Te dzwonki zawsze wylądują pod niestandardowymi. Oprócz tego mamy też całkiem spory wybór dzwonków od Microsoftu. No ale właśnie jeżeli komuś byłoby za mało, to może sobie stworzyć własny dzwonek. Najłatwiejsze to jest dla właścicieli Lumii, ponieważ Nokia stworzyła aplikację, która nazywa się Zrób Dzwonek, wcześniej Twórca Dzwonków. Ona jest dostępna zarówno na Windows Phone 7, jak i Windows Phone 8. Ja mam zainstalowaną i szybko pokażę Wam, jak za pomocą tej aplikacji można stworzyć sobie dzwonek, nie robiąc tego w inny sposób, w ten opisany w artykule. Przechodzimy do tej aplikacji. Wcześniej oczywiście wyszukujemy ją z Nokia Collection, instalujemy. Tu już widzicie na początku, aplikacja informuje nas, że możemy tworzyć dzwonki wyłącznie z plików bez ochrony DRM. To jest coś, co ja wspomniałem wcześniej. Bieramy sobie utwór z naszej listy. Otrzymujemy taki oto pasek. Jak widzicie, będziemy mieli tutaj zapewne limit, jeśli chodzi o długość. Tak, limitem jest 1 minuta. Możemy sobie teraz swobodnie dopasować, który fragment piosenki nam odpowiada. Odtwarzamy go. Jeżeli coś jest nie tak, oczywiście przestawiamy, regulujemy sobie tutaj paskiem odpowiednio, przesłuchujemy jeszcze raz. Jeżeli wszystko jest ok, powiedzmy, że jest, zapisujemy nasz dzwonek. Możemy zmienić tutaj ewentualnie nazwę, od razu ustawić ten plik jako dzwonek. Powiedzmy, że tego nie robimy, zapisujemy go tylko. I przechodzimy jeszcze raz do ustawień, dźwięków. Jak widzicie, pod niestandardowymi dzwonkami on się znalazł. Możemy go teraz spokojnie ustawić na dźwięk połączenia przechodzącego. Nokia znacząco ułatwiła tutaj sprawę, ale nawet ci, którzy posiadają smartfony HTC, Samsunga czy Huawei, myślę, że bez problemu sobie poradzą. No niestety sprawa wygląda inaczej, jeśli chodzi o dzwonki wiadomości mailowych, SMS-ów czy też poczty głosowej, bo tutaj nie mamy już możliwości zmiany na dowolny dzwonek. Możemy wybierać tylko i wyłącznie z tego, co udostępnił nam Microsoft. Więc tutaj rzeczywiście można nieco bardziej zrzędzić. Jak widzicie, w wypadku żadnego z tych elementów nie zmienimy dzwonka na własny. Na dole jeszcze znajdziecie krótkie ustawienia odnośnie tego, jakie dźwięki mają być odtwarzane. Jeśli chodzi o te dwa tematy, to myślę, że w większości będzie wszystko. Jakieś bardziej szczegółowe informacje odnośnie tworzenia dzwonków znajdziecie w samym artykule, tak jak wspomniałem wcześniej. Na razie to będzie tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu, śmiało piszcie w komentarzach. Być może oczywiście coś pominąłem, o czymś zapomniałem, wtedy postaramy się to uzupełnić w samym artykule. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym Windows Phone dla Zielonych.